Trafiliśmy na wyjątkową kuchnię. Zaraz zademonstruję, co można sobie wybrać do jedzenia. Najdroższy jest duży żółwiak kiński. To jest żółw mięsożerny, tak? To jest z pobliskiej rzeki, tak? Tak się nie zbliżaj do niego. On generalnie może odgryźć palca. No, ale można go też zamówić. Można mu odgryźć palca. Wiesz. To plądry to takie fajne, pasuje. Cena 48 juanów za pół kilo. Są też mniejsze żółwie. Tak, a to są co są pływaki, tak? Pływaki. Co to za żółw, ten taki drogi? To jest żółwiak chiński. Żółwiak? To jest na skali wygnięcia, tak mi się wydaje. No ale po co go chronić, skoro go można zjeść? To są też co? Węgorze? Tata. Albo wężem. Nie, trochę lopuszki tak samo. To są ropuchy. To już pokazywałam wcześniej. A to są co? A co to jest? To są kraby? Czemu to przewiązane? Fajnie. Bo wystawiam na stację. Nie wiem. Dlatego, że już kończyły się na stoje. Bierzemy to? To nie jest zoologiczny. To nie jest akwarium. To jest restauracja. O, to jest ogromny homar. O, to jest drogi. To jest coś, czego nie wiem, co to jest. 368 za pół kilo. Co? Nie wiem, co to jest. Nie umiem powiedzieć, co to jest. No to są pijawki jakieś. Nie wiem. Podobnie wyglądają, ale to są kraby, bo nie można jeść. Można przyjść z dziewczyną i na walentynki takiego krawa i zamówić na przykład. Patrzcie na oczy. Wow. A myślę, że mnie nie żyją. On się rusza, patrz. To już jak nie żyją. Dobra. Idziemy coś gdzieś normalnego? Czy takiego? Nie mamy czasu. Idziemy tutaj? Chyba nie. Coś tu masz jeszcze? Dobra. Do widzenia. Na CP, świetnie. Ulica.